Dzień dobry Państwu. Będziemy chyba zaczynać, zanim lunie. Ja mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowy hotel spa dr Irena Elis, tym razem w Polanicy Zdrój. Ja nazywam się Tomasz Pieniążek, jestem prezesem zarządu spółki hotel spa dr Irena Elis. Jest mi niezwiednie miło Państwa powitać. Ja krótko przedstawię naszą delegację, bo trochę nas przyjechało. Pani dr Irena Elis. Pan Henry Gorwinger, właściciele firmy. Z nami są dyrektor hotelu w Knisy Zdrój Tomasz Pecka. Pan architekt Ryszard Gilter ze swoją ekipą, czyli autor projektu hotelu. Pan Marek Poręcki, dyrektor do spraw inwestycji, który odpowiada naturalnie także za tą inwestycję. Więc wszelkie uwagi do Marka proszę. Pan Krzysztof Wolski, przewodniczący Rady Nadzorczej dr Irena Elis S.A. I kręcą się dziewczyny z marketingu, Asia tutaj, Ania i Katarzyna, które z Państwem będą na bieżąco w kontakcie. Witam serdecznie przedstawicieli władz lokalnych, witam pana burmistrza, szukam pana, witam pana burmistrza. Nie rzucam się w oczy. Tak, ja. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli lokalnych instytucji, z którymi mam nadzieję będziemy dobrze współpracować w trakcie funkcjonowania hotelu i także teraz w trakcie budowy. Ja dziękuję bardzo. Pani doktor, proszę. Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich i bardzo dziękuję za przyjście, dlatego że jest to dla nas ważny krok w rozwoju firmy. Wbudowujemy dzisiaj akt erekcyjny po podbudowę hotelu, który będzie oddany do użytku według planów i mam nadzieję, że rzeczywiście to się ziści, bo przeważnie te plany nasze gdzieś tam się trzymają, nie rozjeżdżają się. Przyszłego w Sylwestra 2014, także można już się szykować na Sylwestra.
hotel będzie wyglądał znacznie lepiej niż dzisiaj. Dzisiaj trochę byłam zaskoczona, bo myślałam, że to już więcej będzie widać, no ale po to, żeby wbudować akt erekcyjny, trzeba poszukać fundamentu i w tym miejscu złożyć. Ponieważ jesteśmy tutaj na Państwa terenie, właściwie po raz, można powiedzieć, tak pierwszy, nie jesteśmy tak znani, no Kotlina Kłodzka jest przepięknym miejscem, Dolny Śląsk również, coraz więcej nas tutaj łączy więzi takich poważnych z tym terenem, z czego się bardzo cieszę. We Wrocławiu mamy dwa kosmetyczne instytuty, które działają z powodzeniem, no i tutaj nasz hotel, czyli taka perełka, chyba najlepszy hotel z tych dotychczasowych, mimo że dotychczasowe też są bardzo dobre. Ale dlaczego? Dlatego, że już mamy pewne doświadczenia i na bazie tych doświadczeń będziemy budować ten nasz nowy hotel. Jak będzie wyglądał ten hotel, to opowie nam nasz architekt, z którym współpracujemy od bardzo, bardzo wielu lat, chyba 16 czy 17, bo projektował pierwszy nasz hotel w Krynicy Zdroju, później Wzgórza Dylewskie też, no i tutaj też razem współpracujemy. Również ekipa budowlana pana Ogorzałka bardzo się sprawdza, też współpracujemy długo, także możemy na siebie liczyć i jesteśmy wszyscy przewidywalni. Każdy hotel spadek, który Irena Eris, bo tak się będzie nazywał, z dopiskiem tutaj Polonica Zdrój oczywiście, jest takim miejscem, które ma, zaprasza gości i ma takie jakby dwie podstawowe funkcje. Jedno to jest centrum spa, czyli to są baseny, jacuzzi, łaźnie, a drugie to jest kosmetyczny instytut dr. Irena Eris, gdzie wykonywane są zabiegi na ciało, na twarz, gdzie również gdzie współpracujemy również z dermatologiem po to, żeby dać klientom kompleksową możliwość dbania o siebie. A hotele są takim czwartym filarem właściwie marki dr. Irena Eris. Dlaczego ja zawsze mówię o filarach? Dlatego, że ja mówię zawsze o holistycznym podejściu do piękna. Po to, żeby być pięknym, żeby czuć się dobrze. Jak się dobrze czujemy, inaczej realizujemy swoje cele życiowe. Czujemy się pewniej, mamy więcej odwagi i rzeczywiście wszystko nam lepiej wychodzi. Ten czwarty filar to jest odpoczynek, który jest również potrzebny po to, żeby dobrze się czuć, dobrze wyglądać. Czyli nie tylko kosmetyki, które używamy w domu codziennie, systematycznie musimy, nie tylko kontakt z kosmetyczką, diagnoza skóry i zabiegi kosmetyczne, ale również odpoczynek. To są te trzy filary. A czwarty filar to jest Centrum Naukowo-Badawcze dr. Irena Eris. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która takie centrum posiada i która, jeżeli chodzi o kosmetyczną oczywiście branżę, i jedną z niewielu na świecie. Prowadzimy badania in vitro, in vivo, ex vivo. To są badania bardzo zaawansowane. Publikujemy w literaturze naukowej światowej i to również z tej, pan profesor tutaj będzie wiedział, z listy filadelfijskiej, czyli tej listy, gdzie jest ułożony, to jest ten top takiej literatury światowej, która jest najwyżej, publikacje są najwyżej punktowane, jeżeli chodzi o dorobek naukowy. Ale oczywiście robimy to, te badania robimy po to, żeby się przełożyły wszystko na efekty, jeżeli chodzi o kosmetyki, żeby one były skuteczne, bezpieczne i innowacyjne, bo tego wymaga od nas rynek. Także to są te cztery filary marki. No i właśnie hotel tutaj w Krynicy, w Polanicy Zdroju będzie trzecim naszym hotelem, świetnym hotelem, pięciogwiazdkowym i to jest ten czwarty albo trzeci filar, nie wiem, bo liczę centrum jako ten pierwszy filar, albo może tą bazę taką. Także tyle chciałam gwoli wstępu i teraz chciałam kogo zaprosić? Męża swojego, oczywiście. Dziękuję bardzo. Znaczy od mówienia, od przemawiania jest Irena. Ja tak właściwie nie bardzo jeszcze wiem, co ja po tym wszystkim mogę powiedzieć, ale może trochę historii. My jesteśmy firmą, która zaczynała od kosmetyków 30 lat temu i to jest w dalszym ciągu jakby główna nasza działalność. Przygoda z hotelarstwem zaczęła się 18 lat temu w Krynicy Zdrój i wtedy nie przypuszczaliśmy jeszcze, że zostaniemy hotelarzami. To była taka trochę
zabawa w uzupełnienie naszej oferty, wspomaganie naszej produkcji, wspomaganie kontaktu z konsumentkami. Chcę zaznaczyć, że jesteśmy firmą rodzinną, ale też firmą, w której ludzie pracują długo. To znaczy, tak jak Irena wspomniała, Ryszard funkcjonował z nami przy pierwszym hotelu, jest z nami do dzisiaj. Marek Poręcki, który nadzoruje tą budowę i generalnie inwestycje hotelowe, zaczynał w Krynicy. Wszyscy przeszliśmy tą długą drogę. Zresztą osób, które pracują tutaj długo, Tomek Pleska chyba 15 lat, Tomek Pieniążek 15 lat, Halina 15 lat. Znaczy jesteśmy taką firmą, która zatrzymuje ludzi. Uważam, że to jest olbrzymia wartość i ma bardzo duże znaczenie również w kontekście tego, co robimy. Jak zaczęliśmy być hotelarzami, to tak jak mówiłem, nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. I to, co dzisiaj się dzieje, jest wynikiem w pewnym sensie takich marzeń o tym, żeby bywać częściej w Kotlinie Kłodzkiej. Ja jako młody chłopak, jako student bywałem tutaj latem, zimą i Kotlina Kłodzka zawsze była dla mnie wspaniałym miejscem. I w związku z tym, bo chyba już 6-7 lat temu, jeszcze nie pamiętam, Tomku, ile to trwa, ale wiele lat szukaliśmy tutaj dobrej lokalizacji pod budowę hotelu, mając świadomość, że to miejsce jest po prostu wspaniałe. Ja mówię generalnie o Kotlinie Kłodzkiej, a w tej Kotlinie Polanica-Zdrój jest takim miejscem wyjątkowym. Tutaj my ściągamy ciągle różne osoby, które z nami przyjeżdżają, oglądają to miasteczko i są zachwyceni. Zachwyceni, zdziwieni, że to, coś takiego istnieje, że można tak zadbać o to niewielkie w sumie miasteczko, że można spowodować, że wszyscy się tu czują dobrze. Piękna zieleń, pięknie utrzymane parki, zadbane otoczenie. Po prostu jest to naprawdę piękne, wspaniałe miejsce. Cieszymy się, że tu jesteśmy i chcemy dołożyć się do tego. Znaczy chcemy spowodować, żeby tu było jeszcze ładniej, panie burmistrzu. Znaczy na społecznością mamy nadzieję, jeszcze podniesiemy troszeczkę wyżej standard i spowodujemy, że to miejsce jeszcze będzie piękniało, chociaż może niewiele już można zrobić. Jest tak dobrze, że trudno powiedzieć, co jeszcze więcej. Więc staramy się wszędzie, gdzie jesteśmy, być partnerami, być razem, a nie tworzyć tylko swój zamknięty świat. Myślę, że jestem przekonany, że tutaj nam się też to uda. Zresztą doświadczenie tego roku czy półtora, kiedy współpracujemy przy tym projekcie, pokazuje, że to jest możliwe i że to jest realne. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami. Cieszę się, że już zaczęliśmy. Zakładam, że ten koniec przyszłego roku jest rzeczywiście aktualny i że Sylwester 2014, nie wiem, kto u nas już przyjmuje zapisy, ale rozumiem, że ktoś już jest wyznaczony, tak? Frekwencja na pewno będzie duża, radzę odpowiednio wcześnie zapisywać się. Dziękuję ślicznie i przekazuję mikrofon komu, Tomku? Witam serdecznie wszystkich Państwa. Zgodnie z etykietą najpierw powinienem witać gości, później gospodarza, ale mam problem, wszyscy jesteśmy gospodarzami tutaj zgromadzeni i to jest bardzo miła wiadomość. Chciałbym podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze taką, że cały samorząd polanicki od wielu lat preferuje rozwój Polanicy jako rozwój z takiej nieco wyższej szuflady, czyli my nie idziemy w inne rozwiązania, w Gołębieskich i to jest nie dlatego, że Gołębieski nas nie chce, tylko my nie chcemy Gołębieskiego. Naprawdę tak jest. Czyli żadnego McDonalda w Polanicy i taka jest, mówiąc bardzo szybko i skrótowa, filozofia naszego miasta. Dlatego ta inwestycja wpisuje się bardzo mocno w teraźniejszość, w przyszłość Polanicy, a nawiąże też do przeszłości. Chciałbym również powiedzieć, że jest to ogromne wydarzenie, albowiem jest to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel poza Wrocławiem na terenie całego Dolnego Śląska. Kotlina Jeleniogórska nie ma, Kotlina Kłodzka nie ma, Wrocław, o ile dobrze pamiętam, 4 butikowe, 2 duże. Albo odwrotnie, ale chyba tak. Więc do czego to porównać, proszę Państwa? Myślę, że do pewnego momentu rozwojowego, zresztą tutaj również w pracach projektantów i architektów widać pewne nawiązanie do historii, nawiązanie do obiektu Wielkiej Pieniawy, a więc obiektu, który rozpoczął historię Polanicy jako uzdrowiska tak de facto, bo wcześniej były źródła i parę drewnianych wanien. Tak naprawdę ten rozwój zaczął się nieco ponad 100 lat temu, 1902-1904 rok, to wybudowanie Wielkiej Pieniawy. Myślę, że dla Polanicy, dla naszych mieszkańców, dla samorządów jest to taki bardzo ogromny bodziec, którego jeszcze nie zauważamy, a zauważymy za 2 lata, pokazujący miejsce Polanicy na mapie uzdrowisk i nie tylko uzdrowisk kurortów polskich, ale już mocno europejskich, z czego się bardzo cieszę.
Cieszę się również no, z bardzo dobrej, doskonałej współpracy z inwestorami, z panem prezesem Orfingerem, z panem prezesem Pieniążkiem. Znamy się bodajże to był 2004 rok, kiedy ta pierwsza działeczka była pokazywana. Więc panie prezesie, ja też już 15 lat w jednej firmie przy okazji. Może to i dobrze. Ta współpraca jest naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo wzorowa. Myślę, że taka współpraca pomiędzy samorządem czy organami decydującymi o czymś tam w powiecie kłodzkim a inwestorami naprawdę jest godna polecenia. Jako budowlaniec nie ukrywam, że no, co najmniej raz w tygodniu przychodzę, podpatruję, przez płoty nie przechodzę, bo to bywa niebezpieczne, jak mówi historia, ale oglądam, przeglądam i trzymam mocno kciuki, bo to, co Państwo robicie, jest naprawdę super, wspaniałe, nie tylko dla Waszego biznesu, ale dla całej Polanicy, dla całej ziemi kłodzkiej. Myślę, że odciśnie mocne piętno również na przyszłości naszego miasta. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Deklaruję jak największą pomoc oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja zostałem postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo mam mówić o projekcie, który dopiero się pojawia w ziemi. Ale spróbuję opowiedzieć o tym pomyśle, który, tak jak zresztą pan burmistrz mówił, nawiązuje w pewnym sensie do charakteru, do struktury tej miejscowości. W naszej idei ta działka, zresztą przepiękna działka, jest jakby zakończeniem całego ciągu spacerowego, który idzie z Polanicy. Poprzez pierwszy park, drugi park, poprzez Niedźwiadka będzie dojście ciągiem takim i schodami do kawiarni, która będzie się otwierała na miasto i dla wszystkich spacerowiczów. Ze względu na wielkość jednak hotelu, ten hotel składa się z trzech elementów. Problem jest zawsze taki, że w tak pięknej okolicy nie można postawić wielkiego monstrum i w naszym projekcie została ta bryła podzielona na trzy części. Pierwsza część, mogą sobie Państwo wyobrazić, jest po lewej stronie, jak ten zielony dźwig stoi, to jest część właściwie hotelowa, pokojowa, których pokoje wychodzą na dwie strony świata. Słońce idzie, no dzisiaj nie mamy, ale naprawdę to wchodzi mniej więcej w tym zakresie, czyli cała ta część jest oświetlona z dwóch stron. Na dole, jak mówiłem, tam mniej więcej, gdzie stoi dźwig, dużo wyżej będzie kawiarnia, która będzie właśnie dostępna z tego ciągu z miasta i z hotelu. Druga część to jest część prawa, która jest częścią obsługującą hotel. To, co pani doktor Irena Eryś powiedziała, sama część hotelowa jest w tym projekcie nie taka duża. Jest bardzo wielki układ funkcji dodatkowych, czyli właśnie bardzo duże spa i bardzo duży instytut kosmetyczny. W tej części właśnie na parterze będą sale konferencyjne i, co nie jest normalnie praktykowane, basen i całe spa będzie wyniesione wyżej. Po prostu po to, żeby dostać więcej słońca, jako że dookoła jest bardzo piękna, wysoka zieleń i chodziło nam o to, żeby wyjść wyżej z tą plażą basenu, a zwłaszcza, że teren unosi się w tamtym kierunku i jakby wychodzimy prawie że w teren z tamtej strony. Środek między tymi dwoma elementami jest takim zwornikiem, w którym no, jest najważniejsza część hotelu, czyli Instytut Kosmetyczny. Jest, na parterze jest wejście, restauracja, która jakby przechodzi przez tą całą bryłę. Tam, gdzie są te dwie brzozy, będzie taras restauracji. I, bo
poziom parteru jest mniej więcej 3 metry powyżej no, terenu teraz, który jest istniejący. Wchodząc do tego holu, będziemy mieli taki no, typowy dla tych rejonów, okolic, wielki świetlik, taką jakby oranżerię metalową, która otworzy nam i zatrzyma w tym holu, żeby się rozejrzeć, żeby zrozumieć układ całego hotelu i przejście albo do restauracji, albo w lewo do kawiarni. Tak jak mniej więcej stoimy, tutaj będzie wjazd, podjazd pod hotel, gdzie ten żółty piach jest mniej więcej jest podjazdem i niżej, czyli na poziomie piwnic, będzie podziemny garaż pod całym rondem, pod całym podjazdem. Wejście, tak jak mówiłem, jedno główne wejście do hotelu z tej strony, poprzez ten hall. Wejście zadaszone, wygodne, także można podjechać samochodem, jak będzie śnieg, a mam nadzieję, że dużo śniegu jest, żeby spokojnie przejść. Drugie wejście, jakby takie bardziej techniczne, czyli z garażu można z walizkami bezpośrednio się dostać do układu komunikacji wind i dojechać do pokoju. W tamtym rejonie hotelów, tam w głębi, jest następne przewidziane wejście, jako że też myślimy o tym, że no, Polanica pełni te funkcje chirurgii plastycznej i może tu zatrzymają się też klienci tych usług i tam będzie wejście takie, które jest jakby niezależnym wejściem, no, nie wszyscy chcą się pokazać w polu głównym. Wobec tego jakby tam jest to trzecie wejście. Nie wiem, co jeszcze można mówić więcej tak o tym hotelu. No, to, co na początku powiedziałem, będzie w charakterze właśnie lokalnym. Zresztą wszystkie nasze hotele są bardzo korespondują z miejscem, które powstają. Jako pracownia uważamy, że najważniejsza sprawa jest tożsamość miejsca. Czyli tak jak tutaj są zdjęcia wzgórz Dyleckich, gdzie jest to obszar tej architektury ryglowej, czy Krynica, która była taka bardziej nowoczesna, no to były lata 30., gdzie powstawała bardziej współczesne budynki. Tak tutaj no, nie chcieliśmy tego łamać, tego charakteru tego miasta, zresztą przecudownego. Ja jestem bardzo sentymentalnie nastawiony do tego, bo wychowałem się w Sopocie, który no, jest dokładnie taki jak Polanica. To jest, niektóre ulice to są w ogóle przeniesione stamtąd. Także w tym charakterze będzie ten budynek. Jestem pewien, że na Sylwestra to skończymy. Dziękuję. Zapraszam teraz do podpisania aktu rekcyjnego pani doktor Henryku, pani burmistrzu. Okazuje się, że trzeba jeszcze gazetę do tego dzisiejszą, więc mamy jaką gazetę tutaj? Mamy panoramę ziemi kłodzkiej. Panoramę ziemi kłodzkiej wkładamy, żebym... Tak?
Wszystko zostało zrobione lege artis. Wszystko widać, prawda? Pomachamy i okaże się, że nic nie ma w środku. Takie sztuczki jest. Jeszcze pół godzinki. Tak. Jest. No i co? Idziemy. Idziemy. Będziemy murować. Przyszło mi zaszczyt, mam murowania. Się okazuje, że to jest filar przy klatce schodowej, także jak Państwo później będziecie zwiedzać, to w klatce schodowej na dole będzie ten... tak. I co ja mam teraz zrobić? To włożyć. Dobra. Do prawy, delikatnie. Delikatnie. Dobrze, super, super. O, dobra. Tyle wystarczy, czy jeszcze mam ładować? Jeszcze, dobra. No to jeszcze raz. Na to kładziemy cegłę? Cegłę, no. Ty będziesz murował? Właśnie, myślę, że tak. Nie, nie, tak. Ja widzę pani prezes po ręce od razu. Tak, 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 naprawdę. On budował tą gierkówkę, tak? Gierkówkę budował, taka... później? Na historię. Na historię. Na historię. Ja tu chciałbym podziękować, że Państwo zawiesili oko nad Polanicą. Tak się dobrze składa, że z panem burmistrzem jesteśmy tutaj 20 lat, służymy tutejszemu społeczeństwu i też jakoś w miarę dostosowujemy się do potrzeb tego miasta. Polanica jest miejscowością uzdrowiskowo-poczynkową, a wiem, że człowiek jest jednością duszy i ciała, dlatego oprócz tego zdrowia fizycznego potrzebna jest psychiczne, żeby ta psychę w człowieku jakoś była zgrana z ciałem. I to ludzie otrzymują właśnie w kościele. Służymy kuracjuszom na różnoraki sposób, często rozmowami w kościele, dajemy tą stawę duchową. Człowiek pracuje, trudzi się. Dlatego tak między innymi właśnie jesteśmy tutaj, żeby poprosić Pana Boga o błogosławieństwo Boże, żeby ono towarzyszyło, żeby szczęśliwie budowa przeszła, ale także i później, żeby to dzieło, które Państwo tworzą, mogło należycie funkcjonować. I tego z całego serca życzę. Niech Pan Jezus pobłogosławi to dzieło, które powstaje, ten dom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo. Tutaj nie ma granic. Ale nie.